I pobieraliśmy również z panem rolnikiem glebę. Glebę, tak, do badania. Co będziemy badać? No tu na tych przyrządach, które mamy dostępne, badaliśmy sumę składników. Nie, no to tego nie ruszamy. Nie, no, ale pipijemy. No nie, panie, po co komu potrzebne? Jeszcze gorsze wojny będziesz pan miał. Będą panu mącić, jak przyjadą. Jak przyjadą przedstawiciele, to pan im powie. Niech pan odpowiedzą. Nie puszczę pan tego w eter. Po co? Oni by przyjadą przygotowani. A oni mają przyjechać panu powiedzieć, o co chodzi. A to nie powie. No. Panie Romanie. Oni się nie znają. Nie, nie mów pan tak, że się nie znają. Nie znają się. Nie, teraz. Ja z całą odpowiedzialnością o tym mówię. Nie znają się. To nie czytaj pan tego. Powiedz pan, na co bierze pan drugą tą torebkę, która tutaj jest, na co pan bierze ten kilogram gleby? No po to, żeby wysłać do laboratorium do zbadania. Na Biotrex. Tak. Tak. My już wysłaliśmy troszkę. Jako Instytut Wsparcia Rozwoju Rolnictwa wysłaliśmy już bardzo dużo, ponieważ musimy mieć wiedzę. A jak przyjeżdżają ci do pana, ci to przedstawiciele handlowi, to oni wszystko wiedzą, czy nie? Proszę pana, w ogóle nie pytają o rzeczy, o których my rozmawiamy. No to dobrze. Oni tego nie wiedzą. To na jakiej podstawie pan daje tyle fosforu i potasu? No? Ja już nie daję. A na jakiej podstawie pan nie daje? No panie Romanie, no. No bo, proszę pana, jeżeli ja 20-30 lat dawałem tak, jak doradcy mówili i plony takie same, albo nawet wręcz trochę gorsze, bo na górkach ta ziemia, no wschody coraz gorsze, no nie było efektu. I doświadczyłem jednej rzeczy. Tak? Zostało mi nawozu wieloskładnika, powiedzmy, w rozsiewaczu. Tak. Jak ja mam, no tam mówmy 100 hektarów, no to jak mi zostało, nie wiem, 150 kilo, no to nie chciało mi się tego nawozu wysypywać, workować i przechowywać, tylko po prostu, jak byłem młodszy, o połowę ścieniłem i posypałem drugi raz te ścieżki, tak? A później, a co? To samo dawko. Tak. Ja nie widziałem żadnego efektu. Okay. Jak ja dawałem na przykład 350 kilo jakiejś tam polifoski czy wieloskładnika, tak, i ja drugie tyle dałem, no to wręcz powinno wzrokowo być widać, że lepiej rośnie. A to nic nie dało, nawet odwrotnie. I rozmawiam z takim sąsiadem, tak, no i też mu nawozu zostało, mówi, zaczął, leżał, a mówi, dam tam ponad 500 kilo, tam jakiś kawałek pola miał, wysypię to, bo mi do wiosny się skawali. Mówi, wręcz pogorszył plony, bo gdzieś tam nie dosypał, to jak kosił kombajnem, to mówi, i lepiej sypało, i wzrokowo było widać, że te kłosy zboża są inne, lepsze, większe jakby. No, mówi, ja zatrułem tym nawozem. Coś. Czyli było to zbilansowane? No to właśnie zbilansowane. Musi być to w glebie. Nie było zbilansowane. Nie, ale, no właśnie. No. No, nie było, no bo on dał NPK. A ja mam pytanie do pana, skoro już tak daleko jesteśmy. No są różne grupy ludzi, producentów rolnych, no, znaczy rolników, nie? Którzy na świecie jest to różnie i badają na przykład, czy ta biokontrola, którą my próbujemy tu zrobić i u pana daje efekt, czy nie? No proszę pana, czy finansowo, czy daje? Finansowo tak. Też. Daje finansowo panu efekt, ale zobaczy pan, na świecie też ludzie się z czymś tam szarpią, bo troszkę tam próbuje coś tam znaleźć, jak to w globalnej wiosce jest. Biokontrola nie zapewni wszystkich rozwiązań, to raczej rolnictwo musi stać się bardziej innowacyjne. Jak tu jechać do przodu, skoro przyjeżdżają ludzie, wiedzą co robią? Ale aby zagwarantować sukces, rolnicy potrzebują eksperymentowania. Pan to robi.
No tak. Tak. Informacji. Pan ją zbiera. Dobrze czy źle? Trudno powiedzieć. No, dobrze czy źle? Na mój stan wiedzy, jak robię, tak robię, ale zbieram te nowe tak. informacje. No i szkoleń. No tak. No i czego się pan w życiu nauczył? Dopóki nie przyjechałem do pana. To znaczy nauczyłem się, że po prostu NPK wręcz szkodzi niektórym. Przepraszam, wejdę w słowo, bo za długo będzie. Świętej pamięci profesor Budzyński dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byłem młodym człowiekiem, tak. powiedział, że głupi nie był. No. Powiedział, że 90 kg jak dasz 3,5 tony będziesz miał. Tylko zrób wszystko, co po kolei. 90 kg NPK. Eno! Dobra, tak. dobra. I teraz, nawiązując do profesora Scheinbergera, który tam wcześniej jest tam gdzieś na filmiku, cośmy przedstawili, że 5 lat, czy zaś, tak, 5 lat będzie 7 ton. Ale jeżeli wszystko niszczysz po kolei, to te szkolenia ci nic nie dały, bo nie wiesz, co się szkolić. Nie. Teraz czytaliśmy te wyniki, które są, tak. to widzimy, co tu się dzieje. Roślina nie jest głupia. Tak. Ona wie lepiej. Tak. I teraz... mamy teraz przyrządy. Mamy. Świat poszedł do przodu. Tak. No i potrafią ludzie to mierzyć. I teraz, proszę pana, one mówią tak. To nic nie działa. Te przyrządy są niedobre. Ale proszę pana, tablica Mendelejewa jest jedna. Przyrządy są wszystkie dobre. Tak, tylko musisz umieć czytać. Dla mądrej głowy tak. to będą wszystkie dobre. I teraz mam bardzo dużo badań z różnych źródeł. Ale niektóre mi nie pasują. Mhm. Najbardziej pasują mi, niestety muszę powiedzieć, Gdańsk. Plus dyrektor naczelny, który jest w Warszawie. Bez nazwisk, bo po co? Mogę zaszkodzić. I jak to ciągnie się, to tu widać dokładnie i to można precyzyjnie zrobić. Oczywiście mając trochę umysłu, że tu wyłączę wajchę, włączę, jest ok. Tak, no jadę. Natomiast ja w Trankwicach to już miałem, proszę państwa, N-sensor, N-tester tak. i według tego się i zostało dużo nawozu. Więc jak to udowodnić, jak oni mówią, on ma z głową nie tak. No to, bo tyle ma być. Bo tyle ma być. Na jakiej ma podstawie? 150 kg. Ale nie może. Azotu na hektar i kom. To pytanie. Czy będzie plon. Czy dołożył pan, jakie nawożenie zastosował pan na jesieni? Ja? Tak. Bakterie dałem. No to panie, biologię pan dał. Tak. Przeszedł pan w drugą stronę. Inną stronę. Nawożenia żadnego. Ani azotu, ani fosforu, ani potasu. Nic nie dał. No a co pan czytał w papierach po badaniach zeszłorocznych? Tegorocznych. No to te, 24. A, 24. Przybrane. I co było? Potas bardzo wysoko, fosfor bardzo wysoko, na najwyższa skala jak robią pytanie, badania. To po co daje pan te nawozy? Ja nie daję. A, już nie daje pan. To jest jakaś oszczędność czy nie? No ogromna. Ogromna. No. Czyli to można przełożyć inaczej, żeby gleba zaczęła ruszać czy nie? No można. I pan się cieszy czy nie bardzo? Cieszę się. Ale bo... górki ma pan już zarośnięte. Górki po prostu słabiej mi schodzą, to jest panie, prawda. Dopiero po trzecim roku, drugim, trzecim? Tak, drugim roku. Drugim. Ja tego nie uruchomię natychmiast. No to trzeba to się... Ja bym musiał wziąć jakiegoś, tak jak w Stanach mają, skypera, zebrać tą ornowarstwę, górki równać, ale to są ogromne pieniądze. Tak. Na różnych forach internetowych poświęconych rolnictwu pojawiają się od czasu do czasu, ale mam wrażenie, że coraz częściej wzmianki o tym, że rolnictwo bezorkowe jest gorsze od tego orkowego. Może pan coś na ten temat powiedzieć? Kiedy pan wraca do orki? Raczej dopóki będę żył, nie wrócę. Dobra, to tyle chociaż. Do tej pory głównym argumentem zwolenników orki była informacja, że na zachodzie, a już szczególnie tu za wracają do orki. Do orki. Czyli dobrze, że wracają. Nie, nie dobrze. No ale czy one... Ja nie znam tych ziem, bo mamy ziemie dobra. Bielicowe, lesowe. My mamy słabe, według profesora. Właśnie mamy głównie bielicowe, no. tak jak tu na tym terenie. No dobrze. No. Nie wiem, 70% Polski tak ma. No. I teraz argument taki podstawowy to jest o chwasty mam.
Ale najpierw trzeba zrobić badania gleby i wiedzieć, co się dzieje. To jest najtańsze. A to, no dobrze, ale żeby sobie nikt nie myślał, że jak on sobie kupi jakiś dłutowiec bez orkowca, to będzie szybciej to robił i taniej. To jest bzdura. Jeżeli będzie orał, to według mnie, ja tego nie wyliczałem, ale więcej czasu muszę poświęcić, bo tak, po żniwach 4-5 razy przetalerzować, przegruberować, żeby zniszczyć chwasty. Czasu zajmuje biologia, bo trzeba nalać do opryskiwacza około, nie wiem, na 1000 litrów, 100 litrów przeróżnych tam składników. Dobrze, to zajmuje czasu. Niektóre składniki nie możemy przekraczać tam 3 atmosfer, bo zabijemy bakterie. Tak. Bo to trzeba wlewać ręcznie. Do rozwadniacza się tego nie da. No ale może tego w ogóle nie robić. Nie, no trzeba robić. A, trzeba robić. No panie Bronisławie, jak nie po 2 latach, po 1 roku już tam widzę plony zbyszkowały. No to... Panie, nie mów tam tak, bo wszyscy nie uwierzą. Nikt nie uwierzy w to. To jest no, ale coś... ja, we dwóch już. Ja mówię prawdę. To, co doświadczyłem. No i to mogę się z każdym podzielić. No proszę bardzo. No. I teraz no jest bezorkowa uprawa na pewno więcej czasu zajmuje jak orka. Jak tradycyjne oranie, bo tak, tradycyjne oranie polegało na tym. Sprzątaliśmy pszenicę czy rzepak, zrobiło się podorywkę tak zwaną, bo teraz to się albo talerzuje, albo gruberuje. No i przyszedł czas, no, mamy zamiar siać, oraliśmy, no i tam jakaś, nie wiem, walut, jak na, jakieś bylona ziemia, czy jakiś agregat. No i sianie, tak? Tak. I na tym koniec. A ja około 5 razy po żniwach talerzuję, gruberuję, żeby skiełkowały chwasty. I to naprawdę zajmuje czas. Nie raz. 4-5 razy chociaż. I ja chwastów nie mam. Znaczy, no to teraz wiem, teraz... bo ja dopiero zrozumiałem. Tak. Do... No dzięki panu Bronisławowi zrozumiałem to, że gleba to, musi być wyrobiona. Tak jak tak, że po żniwach, no to wystarczą 4-5 dni, chwasty już skiełkowały, wjeżdżam następny raz i niszczę te chwasty. No kto to robi tak ogólnie? Nie wiem. No prawie nikt, bo ja wśród znajomych nie mam takich. No ale nie chcą robić tak? Nie, to nie. Znaczy nie wiedzą tego. A, nie ja wiedzą. Też nie wiedzę. No. Nie wiedzą tego. No i co panu przypomina to podobnie u pana. No to jest rzepak. Tak, no i co teraz? Niedobór czegoś tam, nie? Dobra, okej, okay. Okej, okay, dobra. Tak? Dobra, no, panie, no musisz pan czytać. A skąd wiemy, czy fosforu? A to trzeba badać. No właśnie. No. Na czyli oko? Chłop w szpitalu zmarł. Na oko to tak czerwony rzepak, żółty, przebarwiony, fioletowy. A to brak fosforu. To tak nie jest do końca. Jak się nie zbada, to się nie będzie wiedzieć. No widzi pan, jeden chociaż rolnik w tym kraju wie, co mówi. Oprócz tego jest 10-hektarowiec. Też wie, co mówi. Najgorzej jest z tymi lekko większymi. Te one wiedzą. Czy nie? Ma pan to w koło dużych też? No tak. I dobrze mają. No wie pan, jak ktoś ma 1000 hektarów, no to jak ma inne zyski, jak ten, co ma, nie wiem, 30 hektarów. No to tak, i żyje, tak? No i żyje. No. Chcieliśmy pokazać no, trochę historii, delikatnej, niedużej. I proszę państwa, wygląda u góry 21 rok, na dole jest 23 rok. Jakby nie patrzeć, oczywiście kto wie, co to jest, no to wie, a kto nie wie, to się, no to będzie wiedział. Podobnie jest, gdzie jest podobnie u pana? No są takie miejsca... Które? Te, górne. Tak, tak, jak te górne. I tak, to trzeba zbadać. A dolne? Dolne, to co to dolne? Dolne, no to jest... To jest poprawione... Ładnie to wygląda. Jest to poprawione przez biologię, proszę pana. Tu zastosowano technologię. Tak, tak. To jest czary-mary. Jak to mówią, czarodzieje przyjechali
Raz zmierzył, wszystko wi. Pan zmierzył raz i pan wszystko wi? Nie. Nic pan nie wi? To pan się uczy. Dobra. To by życie trzeba się uczyć. Tak. Teraz proszę pana, ten mały, to są ogromne pieniądze. Dał pieniądze. I to jest pierwsze, to jest to. 4,99 suma zasad wymiennych. Dobra. To jest data tu, którą? Pan odczyta tu datę. 2023 rok. Wrzesień. Wrzesień. 11 września. Okej. Okay. No resztę nie musimy. Nie wszystko, wszyscy muszą wiedzieć. Tak jest. I teraz mamy którą datę? Tutaj. 24 rok. Sierpień. Sierpień. 14. 14. Co tu pisze? 14,26. I to było wszystko. Aha. I to było wszystko GPS-em wzięte. GPS-em nie. Znaczy GPS-em w sensie z tego samego miejsca. A, dobra. Po technologii to jest wynik. Dobra. I to mu skoczyło, plon skoczył bardzo mocno do góry. No tak. I on się tego nie wypiera, a kiedyś tam było, mieliśmy webinar, no to potwierdził to, nie? No. Także gra jest warta świeczki, czy nie? Nie, no na pewno. No, a u pana teraz, żeby zobaczyć jeszcze jak to idzie, bo trudno powiedzieć, to my robimy jeszcze... Biotryk. Tak jest. Żeby wiedzieć no więcej. Teraz będzie to wysyłane. Będzie. No. Żeby wiedzieć więcej. Tak, tak. No. I rolnik chce to wiedzieć, czy nie? Bardzo chce. Panie, dlaczego pan to chce wiedzieć? No brakuje jakichś bakterii, składników, nie wiadomo. Jest. No bo są miejsca, że faktycznie są. Co są? No właśnie. No właśnie. No i tym mam co? Takie pole, gdzie jest, nie wiem. Co jeszcze chce pan powiedzieć? 30% przebarwień. 30. Więc trzeba to naprawić. Ale już jest lepiej, jak było. Ale już jest lepiej, jak było. Tak, tak. Ale jeszcze trzeba dokładniej. No tak, tak. No właśnie. No, można powiedzieć jeszcze, że to jest ten człowiek, który jest od wielu lat, robi biologią. I co tu pisze? Niech pan przeczyta te duże. Zawartość próchnicy 4,64%. W Lubawie. Lubawa. No. Lubawa. I on to robi cały czas i nie odpuszcza. No tak. Ja się cieszę. Ma dużo hektarów, gdzieś. No ale to nieważne, ile ma. Ale polepsza. Wie, co robi. I wie pan, ile on ma fosforu? Ja mam jeden, dwa. Wie pan, ile on ma fosforu? Bardzo wysoko. Na pewno. Tak. No. 47 i wyżej. No tak. Tak. Według badań w skali to jest... Tak. I jak to ucieka, niech pan mi powie. Ja bym nie rozumiem. Po prostu... Fosfor jest w ziemi, potas jest w ziemi, tylko jest niedostępny. Dziękuję bardzo, tym optymistycznym akcentem. I trzeba go udostępnić. Kończymy rozmowę. Dziękuję.